Witajcie! Zapraszamy na wspólny spacer po najbardziej tradycyjnej dzielnicy Tokio oraz na spotkanie z pewną boginią. Niestety z powodu trzęsień ziemi i problemów z elektrycznością wyłączane są schody. A niestety niektóre stacje metra są bardzo, bardzo głęboko. Więc warto się rozejrzeć za windą, moi drodzy, windą. Windą gadającą, można sobie porozmawiać. Przyjemnić sobie czas podróży, rozmawiając z windą. Zawsze to jakiś towarzysz podróży, czy też niedoli. Tak, ja też Cię kocham. Jesteśmy w Asakusie, moi drodzy. Najbardziej tradycyjnej dzielnicy w Tokio. No widzisz, trzeba było słuchać starszych, pojechać windą. To my tu czekamy. Ja byłam tam i tam czekałam, to też wyjście. Od pół godziny, dobra. Jedna z naszych ulubionych sieci, susiarni. Susiarnia, czyli po naszemu bar sushi. Zapamiętajcie to logo. Są w całym Tokio, nie wiem czy w całej Japonii. I mają bardzo wysoką jakość w stosunku do bardzo przyzwoitych cen. I Tokyo Sky Tree, gdzie się nie obejrzy, to się wynurza zza budynków. Zaczyna dominować nad Tokio. Nowy symbol nowych czasów. Tokyo Tower odchodzi na drugi plan. Chociaż mam nadzieję, że z sentymentu wielu ludzi nadal będzie przyjeżdżać na Tokyo Tower, bo to jednak symbol. Jakby go nie nazwać, jest symbolem Tokio. No, ale przede wszystkim jesteśmy w Asakusie, więc Tokyo Tower odstawmy sobie na chwilę na bok. I zobaczmy, ile uroku ma ta tradycyjna, najbardziej tradycyjna dzielnica. ちょっと見にくいかもしれませんけど、でも3つ目誰も入っておりません。予約見てくれて、ビートだけ買った。あ、まあ、現地の。
Będąc w Japonii, warto pamiętać, że lepiej nie chodzić po ulicach z papierosem zapalonym. Jak się chodząc z papierosem przypali takie kimono, to może być nieciekawie, więc do tego są odpowiednie miejsca, a jak nie ma, to trzeba sobie znaleźć ustronne miejsce. Dlatego właśnie sobie przesiedliśmy tu na ławeczce, żeby niektórzy z członków naszej grupy mogli sobie spokojnie zapalić. Wybory w pełni. Thank you.
Co jedzie? Wyciągacze pieniędzy. Na tym kończymy nasz wstępny spacerek i zapraszamy na część drugą. Czas spotkać się z boginią Kanon.